Siema, siema, hejos, dzisiaj z Kubą będziemy mieli fajny dzień, taki co się zdarza raz na, nie wiem, może rok, może dwa, może pięć, może dziesięć, może na całe życie, nie? Na całe życie. No, a wiesz gdzie jedziemy? Nie. Nie wiesz? Ja wiem, ale Kuba nie wie, także wszystko wyjdzie w praniu. Nic nie wie, po prostu Kuba nic nie wie. Co będziemy robić dzisiaj? Ja się nie zapowiadał na to. Nie zapowiadał się Kuba na to. To tymczasem. No już nie będę cię trzymał w niepewności. Już powiem wszystko. Słuchaj, jedziemy. No. Wymienić motocykl. No. Na Enduraka. No. No. To jest nasz cel na dzisiaj. Aha. Co, zadowolony jesteś? No. No czy nie? No nie wiem, no tak. Jesteś? Tak. Dobra, idziemy po części. Tego. Dobra. Karton. Dobra. Muszę wziąć karton. Tylko jaki karton? Pakuj duży, pakujemy się do busa. No. Musimy się spakować. Od BMW? Tak. Czyli włosną lampę, podnóżki. Dobra, to weźmiemy co tam trzeba. Dobrze. O, to twój dziadek magazyn. To jest mój magazyn. No. To są części do emerety. Aha. Do emerety. No po endurowych jakiś, nie? No. Na pewno. Jakieś endurowe sklepy, nie? O, minionek. Słuchaj, to ja już ci teraz powiem. Wymieniamy tą BMW na jakieś enduro. No. Takie typowo do jazdy na kole. No. Żeby było mocne. No. Markę nie wiem, bo będziemy dopiero oglądać. No. Wiem, tam jest dosyć sporo tych motocykli. Może nawet i... Ja może tobie coś wybiorę? Może ty mi pomożesz? Może widzowie, bo może streama zrobimy i na żywca będziemy lecieć motocyklami? Wybiorę tobie... Wybierzesz mi motocykl? No. Ale wiesz, ja bym tu jeszcze chciał taki, że nie dość, że na kole, ale czasami jak mi się zamarzy teren, no. Przypuśćmy beta, będzie tam, nie wiem, awaria czy coś, no. To że też sobie pojadę tym. Zabieramy BMW-kę, jedziemy po krosaka. No ale nie wiadomo, czy się uda. Musi się udać. No to ma być miło. Jak nie, to dziadek stracimy czas. No stracimy. I to bardzo duży. Bardzo. Dwie godzinki maksimum. Albo trzy. Albo trzy. No właśnie. I szybko na pakę. Wow. Różne. Różne. Wiesz co, mi się wydaje, że to już będzie wszystko, co ja mam do tego motocykla. Masz pioruna tu na bluzce. Tak? No. Takiego pioruna. Dobra, jeszcze idziemy tam zobaczyć. Tu są jakieś... Części. Nie pytajcie mnie, tylko dziadka. Bo to nie są... nie znam tych części, więc pytajcie dziadka. Bardzo proszę. Możecie go spytać na filmie. I wiecie tam. A. Patrzcie. Wlepki są. Enduro. No i widzicie, historia lubi się powtarzać. Ekipa znowu jedzie po motocykl. To jest właśnie fajne, to są takie dni, nie? Ja lubię takie dni, a ty? Bardzo, ja dawno właśnie chciałem taki dzień. No. Ja kiedyś, no już dawno mówiłem mamie, a kiedy gdzieś pojedziemy z dziadkiem?
No, Roberta z nami dzisiaj nie ma, niestety. Robert w pracy. Ale pewnie też by chciał jechać, nie? To czekajcie na owoc tej wymiany. Tymczasem. Siema, Daniel, enduro guma. Siema, słuchaj. Siema. Wymieniam motocykl, właśnie jadę do Gniezna. Powiedz mi, jakiego mam szukać? 450. Dobra, a jak będzie 500? Może być. Może być? A jak nie wybiorę 450 ani 500, to co? To 350 jakaś może być, czy nie? Ja już mam kawiarnię. No to muszę tak już powiedzieć. Powracamy znowu i jedziemy znowu trasą. By się rozpadało. Ale już coś nie padło. Pachnie deszczem. Czujesz? Ja za bardzo nie czuję, no ale... No już trochę zaczęło padać, znowu nie padało. Ale no już jeszcze trochę, no i... Enduro guma mówi, żebyśmy celowali w 450, typowo jazda na kole. No. Także guma, 450 szukasz dla mnie. Ale ty też sobie szukaj. I ja sobie, ja będę wybierał i ty. I zobaczymy co... Ja ładniejszy. Dobrze. Zobaczymy, który ładniejszy ty to wybierze, bo po jakimś czasie eksploatowania wyjdzie, kto dobrze wybrał. Okej? Okay? No. Byłem wczoraj u Artura Glapy na to, że nie mogę rąk do góry podnosić, ani nóg normalnie. Mówię wam. Dojeżdżamy, zaraz będziemy na miejscu. Dojechaliśmy, trzymajcie kciuki. Żeby nam najgorszy się nie trafił, nie? Yo. Czyli tutaj. Wchodzimy w świat motocykli. Gdzieś w garażu, ale gdzie w garażu? Tu są same takie. Czyli mamy wolną rękę do wyboru, Kuba. Tu jest garaż. Tu są motory. Tu mamy 350. Ale wiesz, że tam gdzie indziej też? No, zaraz patrzymy. To jest 250. To nie. Tu są. A jakie tu są. Patrz, to taki dla ciebie jest na przyszłość. Czekaj, światło sobie zapalimy. No, trochę jest. Pokameruj, a ja odbiorę telefon. Dobra. Bo nabijaj. Który ci się podoba? Ty wybierasz. W ogóle już mam kibicowy. Ten ma trochę fajny. Ten ma jakoś tak oso. Tylko trochę pobrudzone są. Nie wiem czemu. A wreszcie. No. A mam kilka. Może być ten. Ten? No. Dobra. Mi się spodobał. Tak. Zaglądał mi się w oczy. Czarny ten może. No, też fajny. Tylko czy dobry? Nie. No. I tak to jeszcze to chyba to ten mi się rzucił w oczy jeszcze. Ten. Dobra, to teraz ja sprawdzam. Okej? Okay? No. Teraz ja wybieram. A nie, dziadek, czekaj. To są takie same motory, tylko inny kolor. Kolor, no. Nie wiem, czy takie same, ale dobra, tego nie wybieram. To już ci od razu mówię. Tego też nie. A może chociaż, ale dobra, na razie nie. To jest... No, ale nie wiem, jaka to jest pojemność, niestety. Ale to jest... A czemu są takie z R-y, czy są takie...
takie same. Bo ja myślę, że to są dziadek takie same. No, no podobne są, bo to są chyba 530, wiesz? Tak mi się wydaje. To jest gaz-gaz. Gaz-gaz. 2011. Pojemność jakaś mała. To będzie pewnie do 300. Co tu mamy? To jest tak. Musimy tak. Lata. 2005. Nie? Ten też nie. No słuchaj Kuba, no musimy dobrze wybrać, nie? Bo jak źle wybierzemy, to będzie słabo. O, ładnie, na kole tu latane było. Słuchaj, ja wolę tego na kole chyba. No to był latany, ale nie, no to jest mocne zużycie. Chodź, zobaczymy tego. 2010, 530. 2010. No, świeży rocznik, trzymaj. Co ty, dziadek, robisz? No co, sprawdzę. Aha, sprawdzę. Sprawdzamy. To odpal. Jak będzie chodził w ogóle, o, sprawdź. Jak będzie chodził? No. Odpalimy przy tym. Przyjdzie pan tutaj, wiesz? Ale na kółko tu. Pompa sprzęgła, dobra. Na kółko tu nie. Ale nie, że tu. Bo tu ma tu i myślę, że tu będzie się dobrze jeździło, patrz. Mhm. Po terenie. Bo tu jest to, nie? I to się wtedy i wiesz. No powiem ci, że ten się akrab jest. Zobacz. A patrz na tego. Patrz na tego. No nie, no ten nie. Ale słuchaj, ten to już by mógł być, wiesz? No wybierz tego, no ładny gościu. Ten jest ładny. Ten mi się widzi. Ten nie, to odpada. Na pewno? 2003 rok. 2007 odpada. 2010 wchodzi w grę. 2008 nie wchodzi w grę. A co ty do 2000? No jest to dwa. Na krapie. To jest jeden typ z moich. 530, 2010 rok. Patrzymy teraz 350. Że tań? Czy na pewno, nie?
Nie, nawet mi ten pasuje, dlatego że widzę, że goście po prostu no, dużo na kole latał, nie? A jak dużo na kole latał, to raczej w teren to trochę mniej latał. Tak mi się wydaje. Przypomina mi to moją Husqvarnę 350. Kuba, nie obrażaj się. No wybrałeś mi motor, dobrze. Biorę tamtego. Chodź. Kuba. Kuba, chodź, idziemy, bo już nie ma czasu. Kuba, proszę cię, chodź. Wchodzimy do sklepu, załatwiamy. Dalej. Tamten motor. I tamten motor, tak. Tamten? Tamten. Dobrze. Będę się kłócił. No dobra, będziemy się kłócić. Do końca. Do końca będziemy się kłócić o te motory. Jak usłyszę, że zmieniamy motor, to nie będę się z tobą kłócił. Dobrze. Na taki jaki ty mi wybrałeś, tak? Tak. Dobrze. Przepraszam. Co? Muszę gradować. Ty mnie mów, przepraszam, dziadek. No, czyli co? Ostatnia, ta. Nie ma już BMW. Koniec. Czego? No, nie ma, oddaję go. Za wymiana. Za nowego, co tobie wybrałem. Bo ja nie kupuję, ja wymieniam. A czemu wymieniasz? No, bo ty nie jeżdżę. I co, nie płacisz pieniędzy i będziesz ciągle nim jeździł? Tak. O Jezus! Co? Ale prosty sklep. Co? Wymiana za motor. I nic nie płacisz i masz go na zawsze. Tak. Dobrze. A w sumie się na ciebie obraziłem. Nie obrażaj się. Życie jest takie krótkie i się obrażać. Co dziesiątych robisz, nie? Dziesiątych robisz, nie, tego też nie. Ten też nie. 2010. No, ale nie wchodzi w grę. Tu jakiś patrz, no tu nie widać. Jeszcze, może jeszcze ten, wiesz? Ale tu nic nie widać, ile ceny i wiesz. No nie widać. Bo tu zawsze jest cena. Taka zielona tu jest. I tu nic nie ma, to oberwano. No słuchaj, ten jest lepszy. Ten jest najlepszy. Ten? Tak. Jeszcze sprawdzimy ten, co znajdzie. Tu lepszy. Dziadek. Szybka decyzja. Jeszcze ten. Bardzo szybko. Wchodzi w grę, ale nie wiem, co to jest. To jest chyba ten. Ten tobie się najbardziej widzi, tak? Na pewno. Jest. Na pewno. Tak. Na milion procent, tak? Teraz sprawdzimy zębatki. Na milion. Filmuj motorek.
Mi się wydaje, że ten nie jest zużyty. Nie jest zużyty. Nie jest zużyty. Nie jest. Miał na pewno dwa komplety, bo często tutaj jest to rozkręcane. No. Widać. No. W terenie mi się wydaje, że tu mało. No wyglądasz, nie powiem, że się źle. Źle czy nie źle? Tak, jak na ciebie patrzę teraz, to trzeba się bać, ale tak to ładnie. Tak to fajnie. Fajnie, nie? Fajnie. No gdzie tu stać, dziadek? Tak patrzę, to co mam. Dobra, mamy wybrane. Ja ten wybieram. Na pewno, ten. Tak. Na pewno. Ten albo ten. Ale dziadek teraz? Ale... 2010. No, a ten nie wiem jaki jest. Zaraz idziemy do Darka i ustalimy, ok? Ten motor wymienimy na ten. Na 500. No właśnie, jeszcze się nie dogadałem. Może dzisiaj, ale nie wiem. Nie wiem, czy się w ogóle dogadamy. Ale jeszcze może dogadamy. Może się dogadamy, nie wiem, ale może się dogadamy. Dziadek bierze kamerę. Zamiana. A nie będę jej. Dziadek, już kolejnego nic nie nagramy. Czemu? 19% baterii. To jeszcze trochę jest. No ale nie ma dużo. Nie mam dużo. Nie, już nie ma dużo, o. Ale jest, coś tam się nagra. No coś. Coś to mało gdzieś. Co to jest, 500 czy 350 chyba? 500. Dzięki. Ale nie dogadaliśmy się. Mogę zapalić? Go? Down, ding, ding, ding. No i chciałbym jeszcze vloga zrobić z garażu oględziny motocykla. Tego, którego mamy właśnie na pacy. Chyba dobry ziomal. Nara, hejas.